tym zadaniu musimy ustalić, jak położone są względem siebie dwie funkcje liniowe. Funkcja f od x określona takim wzorem oraz funkcja g od x określona takim wzorem. My wiemy, że na to, jak wygląda funkcja liniowa, jak jest położona w układzie współrzędnym, o tym decydują tak naprawdę dwa parametry funkcji liniowej, a mianowicie współczynnik kierunkowy, czyli liczba stojąca przy x, oraz wyraz wolny. Współczynnik kierunkowy decyduje o tym, czy funkcja jest rosnąca, czy też malejąca. Jeżeli ta liczba jest większa od zera, jest dodatnia, no to wówczas funkcja liniowa jest rosnąca, a gdy jest ujemna, to wówczas funkcja liniowa jest malejąca. Natomiast wyraz wolny funkcji liniowej, czyli dla funkcji f od x liczba 6, a dla funkcji g od x liczba minus 1 szósta, to są po prostu punkty przecięcia funkcji liniowej z osią y. Czyli my w tym momencie już widzimy, że dla funkcji f od x oraz g od x te punkty przecięcia z osią y są różne. Funkcja f od x przecina oś y w szóstce, a g od x w minus 1 szóstej, czyli w tym miejscu na pewno nasze funkcje się rozmijają. Jak są jednak dokładnie względem siebie położone, to ustalimy dopiero jak narysujemy wykresy obu tych funkcji. Żebyśmy mogli je w miarę dokładnie narysować, to na początku przekształcimy sobie współczynnik kierunkowy funkcji g od x, pozbywając się niewymierności zmianownika, abyśmy mogli zobaczyć, czy nie jest on przypadkiem taki sam jak współczynnik kierunkowy funkcji f od x. Jeżeli tak by się okazało, jeżeli te dwa współczynniki kierunkowe byłyby takie same, to wówczas te dwie funkcje byłyby równoległe, ponieważ ich współczynniki kierunkowe byłyby identyczne, czyli tempo wznoszenia się byłoby takie samo. Już widzimy, że oba współczynniki są dodatnie, czyli obie funkcje będą rosnące. Jeżeli rosłyby w takim samym tempie, to okazałoby się, że byłyby wówczas równoległe. F od x przeciłaby oś y w szóstce, g od x niżej w minus 1 szóstej, a tak poza tym byłyby równoległe. Czyli sprawdźmy na początku, jak tak naprawdę wygląda współczynnik kierunkowy funkcji g od x, czyli pozbądźmy się tej niewymierności zmianownika. Napiszę na razie samą tą liczbę i się pozbędziemy tej niewymierności. Po prostu mnożymy licznik i mianownik przez pierwiastek z 5, no i wówczas w mianowniku pozbędziemy się pierwiastka, w liczniku otrzymamy za to 5 pierwiastków z 5, a w mianowniku 3 razy 5. Piątki nam się skrócą i otrzymamy po prostu liczbę pierwiastek z 5 przez 3. Czyli dokładnie ten sam współczynnik kierunkowy, co w przypadku funkcji f od x. Zatem możemy zapisać, że f od x to się równa pierwiastek z 5 przez 3 razy x plus 6 i pod spodem możemy napisać, że g od x to się równa ten sam współczynnik kierunkowy, tak jak nam wyszło, pierwiastek z 5 przez 3 razy x i jeszcze minus 1 szósta. W tym momencie w zasadzie moglibyśmy nawet nie rysować wykresów tych dwóch funkcji, ponieważ widać wyraźnie, że będą one równoległe i nie będą się pokrywały, ponieważ oś y przetną w innym punkcie, czyli prawidłową odpowiedzią będzie odpowiedź D. Żebyśmy jednak mogli to zobaczyć tak dokładnie, jak to wygląda, to może zróbmy jeszcze mały rysunek poglądowy. Na początku narysuję funkcję f od x. Może na przykład ją narysujemy kolorem czerwonym. Ona przecina oś y w szóstce 3, 4, 5, 6 w tym miejscu. No i jej współczynnik kierunkowy jest dodatni, czyli jest to funkcja rosnąca, zatem może wyglądać jakoś tak. No a jak wygląda nasza funkcja g od x? Ją narysujemy sobie kolorem zielonym. Ona przecina oś y w minus 1 szóstej, a poza tym jej współczynnik kierunkowy jest identyczny jak funkcji f od x, czyli musi wznosić się w takim samym tempie, zatem jest do niej równoległa. Te proste nigdzie się nie przetną, nie pokrywają się, czyli zachodzi dokładnie sytuacja z podpunktu D.